Chcę powiedzieć jednak, szanowni państwo, że jeżeli chodzi o prawa zwierząt, zawsze tak. Ale zwierzę nie może być ponad człowiekiem. Człowiek jest ponad zwierzęciem. A jeżeli tak, to mamy prawo jako Solidarna Polska mieć swoje uwagi do projektu, który był wczoraj procedowany. I te uwagi złożyliśmy. Bo nie może być tak, szanowni państwo, żeby uderzać w polską wieś, w polskich rolników, w tysiące, dziesiątki tysięcy polskich rolników. To są ludzie, przed którymi możemy schylić głowę i dziękować im za to, co robią dla Polski, dla Polaków. Ci, którzy właśnie zajmują się rolnictwem, ciężko na co dzień pracują. Nie możemy się zgodzić i nie zgodziliśmy się jako Solidarna Polska, żeby powiedzieć, tak, mają być nowe przepisy i one mają natychmiast być wprowadzone. Bez vacatio legis, które my proponowaliśmy, a jest 10-letnie vacatio legis, tylko niemal z dnia na dzień, doprowadzając w istocie do sytuacji, w której rolnicy mogą popaść w bardzo poważne problemy. Nie ma na to, szanowni państwo, zgody. Ubolewamy, że nie było pogłębionej dyskusji w tym zakresie. Ale chcę powiedzieć jedną rzecz. 5 lat temu zdecydowaliśmy jako Solidarna Polska, żeby być razem z naszymi partnerami, o wiem więcej, z naszymi przyjaciółmi, z Prawa i Sprawiedliwości i z Porozumienia w jednej koalicji, w Zjednoczonej Prawicy. Zawarliśmy porozumienie, szanowni państwo, żeby zmieniać Polskę po nieudanych rządach Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Polacy chcieli zmian. I przez 5 lat byliśmy lojalnym partnerem. Przez 5 lat uczestniczyliśmy w tysiącach głosowań i zawsze lojalnie głosowaliśmy. Przez 5 lat udało się zmienić Polskę tak naprawdę. Przygotowaliśmy wiele reform i przeprowadziliśmy je. Reformy społeczne, ale także w zakresie wymiaru sprawiedliwości. A symbolem tych zmian jest minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Gdyby dzisiaj ktoś próbował doprowadzić do dymisji Zbigniewa Ziobro, to szanowni państwo, zrobiłby wielki prezent dla Platformy Obywatelskiej. Oni tylko zacierają ręce i tylko czekają na taki gest, który doprowadzi do tego, że to nie Zbigniew Ziobro będzie kierował Ministerstwem Sprawiedliwości i polską prokuraturą. Szanowni państwo, kwestia, którą poruszał minister Wójcik, dotycząca bezkarności ustawy, która została złożona, była przedmiotem od początku krytyki Solidarnej Polski. Uważaliśmy, że ten przepis po prostu idzie za daleko. Solidarna Polska i Prawo i Sprawiedliwość to są partie, których fundamentem jest równość wobec prawa, a filarami jest zdecydowana i prowadzona z wielką determinacją walka z przestępczością. Sytuacja, w której bardzo szeroka grupa osób w czasie pandemii, kiedy pojawiały się nowe rodzaje przestępstw, mogłaby być bezkarna, spotkała się z naszym ostrym sprzeciwem już od początku. Jednak ten sprzeciw formułowaliśmy wewnątrz. Informowaliśmy, że ten przepis w takiej formie nie może być wprowadzony do polskiego porządku prawnego. I przypominaliśmy, że w polskim prawie są przypadki stanu wyższej konieczności. W trudnym okresie zakupowym zgodziliśmy się na to, żeby specjalny przepis dotyczący właśnie osób, które w tym trudnym czasie podejmują kluczowe decyzje zakupowe, funkcjonował, ażeby nie było wątpliwości, że robiło to w tym stanie wyższej konieczności. Natomiast już teraz, po kilku miesiącach, wprowadzenie przepisu, który nie jest spotykany w polskim prawie karnym, rodziłby bardzo duże wątpliwości co do tego, czy osoby, które popełniają poważne przestępstwa, mogłyby uniknąć odpowiedzialności. To jest naturalne, że minister sprawiedliwości, prokurator generalny nie mógł się na takie regulacje zgodzić. Jesteśmy zdziwieni, że wskutek tej naszej decyzji jako Solidarnej Polski dzisiaj rozmawiamy o przyszłości Zjednoczonej Prawicy. Przez 5 lat ciężko pracowaliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości nad kluczowymi reformami wymiaru sprawiedliwości. Zmieniona prokuratura na czele ze Zbigniewem Ziobrą doprowadziła do rozbicia mafii VAT-owskich, reprywatyzacyjnej, lekowej i szeregu innych, które miliardy, miliony złotych zarabiały przy bierności organów ścigania. Z tego powodu spotykamy się z państwem, by przekazać,
że nasz stanowczy sprzeciw wobec tych przepisów nie powoduje, że czujemy się nielojalnym partnerem. Uważamy, że konsekwentnie wyborcy nam, Zjednoczonej Prawicy, zaufali, żebyśmy zmieniali Polskę, wprowadzali kolejne reformy i te reformy są naszym celem. Równość wobec prawa jest bardzo ważna. Cieszymy się i dziękujemy, że w końcu naszych partnerów przekonaliśmy do tych wątpliwości, które formułowaliśmy. Natomiast nie rozumiemy, dlaczego w tych okolicznościach wobec takich spraw prowadzona jest obecnie dyskusja i dotycząca stanu i kondycji Zjednoczonej Prawicy. Państwo widzą, jesteśmy w nieco dziwnej, zasmucającej, a i oburzającej sytuacji, w której musimy odnosić się do zarzutów naszych kolegów z Solidarnej Polski, które niestety nie są oparte na faktach, jak stwierdził pan minister. Treść przepisu, którą widzimy, jest treścią zaproponowaną przez polityków Solidarnej Polski. Mamy na to dowody w razie konieczności. Więc wychodzenie przez naszych koalicjantów, byłych koalicjantów, dzisiaj z atakiem i próba przedstawiania się w roli ostatnich sprawiedliwych, którzy bronią porządku prawnego w Polsce, jest nieuprawniona, niesprawiedliwa. No, trudno nie zauważyć, że bardzo łatwo politycy Solidarnej Polski ustawili się w jednym rzędzie z tymi, którzy atakowali Prawo i Sprawiedliwość i dobrą zmianę do teraz. I kierunek i środki tego ataku są niestety te same. To jest bardzo rozczarowujące, że ktoś tak szybko jest w stanie stanąć w jednej linii z naszymi przeciwnikami i de facto sugeruje dość dużą umiejętność porozumienia się z przedstawicielami drugiej strony. Więc chcemy jeszcze raz podkreślić, to był przepis, po pierwsze, w żaden sposób nie kontrowersyjny, w przeciwieństwie do tego, co do tej pory mówiła część komentatorów i klasy politycznej, w żaden sposób nie uniewinniający czy nie zapewniający bezkarności przestępcom, jak próbowano to przedstawiać. Jest to przepis dotyczący działania w stanie wyższej konieczności w celu przeciwdziałania pandemii koronawirusa, o czym mówił pan minister, to po pierwsze. Po drugie, jest to przepis, który powstał w uzgodnieniu w zgodzie z Solidarną Polską, więc trudno traktować to inaczej niż jako pretekst dzisiejsze wystąpienia naszych kolegów. Sprawa druga, do której warto się odnieść, również źródłem dzisiejszych niejasności w koalicji Zjednoczonej Prawicy nie jest ustawa o ochronie zwierząt. Podkreślę, o ochronie zwierząt, bo przed chwilą nasi koledzy mówili o ochronie praw zwierząt, to jednak jest nieco dalej idące stwierdzenie. My zgodnie z myślą konserwatywną mówimy o ochronie zwierząt. To jest tylko temat, który pokazał, że również w tej warstwie aksjologiczno-moralnej, takiej bardzo podstawowej dla uprawiania polityki, być może istnieje pewna różnica poglądów, jeśli chodzi o nas i część naszych koalicjantów. To, co mówili już dzisiaj niektórzy nasi koledzy, trudno nam sobie wyobrazić, żeby ważne funkcje publiczne, zwłaszcza związane z wymiarem sprawiedliwości, pełnili ludzie, którzy godzą się na nieuzasadnione, niczym nieuzasadnione, poza rządzą zysku. I mówię tu o negatywnie pojmowanej chęci zarobkowania, okraszone cierpieniem zwierząt. W związku z tym sytuacja wygląda dzisiaj, jak wygląda, ale chcemy podkreślić, że dzisiejsze problemy to nie jest kwestia rzekomej chęci zapewnienia bezkarności komukolwiek, wyjaśniliśmy. Nie jest to kwestia stosunku do wyrażonego w głosowaniu do ustawy o ochronie zwierząt, co również w ten sposób próbują przedstawiać nasi koledzy. To jest kwestia dużo głębsza. Koalicja może działać wtedy, kiedy wszystkie tworzące ją podmioty mają wspólny cel, kiedy zgadzają się
działać razem w tym i iść w tym samym kierunku, kiedy nie próbują poza koalicją czy wbrew partnerom koalicyjnym forsować swoich odrębnych koncepcji programowych. No i bardzo istotne jest również to, żeby uświadamiać sobie pewne wynikające z wyniku wyborów uwarunkowania polityczne. W tym momencie zawieszeni są ci posłowie, członkowie Prawa i Sprawiedliwości, co do których nie mamy wątpliwości, lub oni sami przyznają, że w sposób intencjonalny postanowili zlekceważyć zalecenia kierownictwa partii. To ich prawo, ale również, jak wiemy, nie od dziś, wolna wola wiąże się z odpowiedzialnością. Każda decyzja ma swoje konsekwencje i nasi koledzy doskonale wiedzieli, jakie konsekwencje wchodzą w grę.